Siemano, tutaj Dziar. Jestem na wykopkach pod Szklarską Porębą. Kruzer się wzbudza, pole jest kijowe. W sensie, pole jest dobre. Ziemia tutaj daje. Już widzę, że po trzecim sygnale wyłonił mi się Z. Tylko, że w tej trowie to się tak kijowo chodzi i nie wiem, jak tutaj nawet przemiatać tym wykrywaczem, bo niejednokrotnie jest ten ruch tylko taki półmetrowy. Nieraz tylko w takiej dziurze, że to jest 20 cm takiego peżu. No ale będę coś tu działał. Wyszedł Z z PRL-u, piękny, aluminiowy. Rzadko spotykany, no bo jak się kopie w Reichu, no to tak jest. 1976. Cholercie. Tym bardziej dzisiaj, bo wczoraj żeśmy się tak z Tadeuszem witali, że już wypiłem piwo na kadce, mam jeszcze jedno ze sobą, ale 30 stopni i ten kadz jeszcze, no to no głupi jestem, wiem, ale co zrobicie? Nie zmogę. Cisnę dalej z tym tematem. Wiecie, co to jest? Teraz już pewnie wiecie. Kawałek lusterka. Znaczy to jest lusterko. Z kawałkami szkła. Tak, Tadek był. Mówi, że robaczki mu nie dają żyć. I mówił, że 20 lat go nie było na tym miejscu. A tutaj jest 50 groszy współczesne. Z 95, no to 25 lat temu w sumie. Może nawet on to zgubił. Ale powiem wam, szukanie tutaj to jest nie lada wyzwanie. No spoko, no jak na powiedzmy pół godzinki poszukiwałem druga moneta, jestem piekielnie zadowolony. Ale jakby to wykosić, jakby to te sygnały niepotrzebne wyeliminować, typu polmosów też już mam chyba z 5, to było pięknie na tym polu. Podejrzewam, że tu by wyszły monety, tu by mogło coś fajnego jeszcze wyjść. Pomimo tego, że nie jest to duże pole, no ale widzicie sami. Takiego potencjału na polu nigdy nie miałem. Trzeci moniak. 1950? 60? 2Z. PRL-ek wychodzi, ale to jest... No, przez chwileczkę miałem do 50 groszy współczesne. Bo wcześniej może 20 minut temu była złotówka, teraz jest 2 złote. Także kosmos, i to jestem może na 5 arach, no nie? No, możecie sobie zobaczyć, jak tu się szuka w takich kijowych warunkach. Tu jest jeszcze z 10 cm do gleby. No teraz jest, powiedzmy, wykrywacz na glebie. Nie jest, wyszedł fancior. Zamek od bluzy, od zamka. Adziu, dzięki za to zaproszenie. Tu wychodzi taka masa. 10 zł z PRL-u. Kopernik. Wow! On kupi ten wykrywacz, ja go namówię. 10Z. Rocznik 59. Kopernik na awersie. Matko, jak ja się tu jaram. A ileż to minęło? 10 minut. Jutro biorę kosiarkę na to pole i korzę to i robię wszystkie sygnały, co tu leżą. Nie do uwierzenia, jakie mam tu fanty. Nie wiem, co tu pisze. Chrome. Man 65. To jest, podejrzewam, jakaś zawieszka. Mogła być do kluczy. Mogła być do czegokolwiek. Drugi dzień dzisiaj, pierwsza moneta, pierwszy sygnał, pierwsza moneta,
Dwa fenole 1870. Deutsche Reich. Super. Taki dołek. Nic nie widzę na nim. Różkiem. Ale jaka góra tutaj jest. Trudno powiedzieć. Zajechany strasznie. Aluminium, bardzo lekki. Aluminium nie bije na 70. Nie wiem, 70 pokazuje wyświetlacz, ale aluminium nie bije na 70, tylko na 20 czy 30. Trafiłem na mega dziewicze tereny. O, będzie to srebro? Co to jest? 50 feningów. 50 fenoli. Z 1920. O, ładne. Srebro to chyba nie jest. A jak jest? Zaraz sobie to wygoogluję. Ja nie jestem. Nie znajdowałem nigdy tyle fenoli, żeby być znawcą, z których srebrny, który nie. Ale to tak jak wczoraj. Jest godzina 19, ja poszedłem może o 18. Może w pół do. I to jest super wynik, że mam trzecią monetę bodajże. Trzecia moneta, półtorej godziny mam monetę, wyglądają na wyglądającą, a nie monetę. Papiok. Myślałem, że to moneta, tak pięknie wyszła, myślę, stary moniak, nagrywam. Mam znów coś okrągłego, ja obstawiam. O, moneta czy guzik? Ja obstawiam guzik. Może i monetka. Ojejku. Stan agonia, bo zaraz stan. Może być moneta. Do czyszczenia. Tu uderzy. Guziczek malutki. Wytarty. No, takie sygnały to tak, guziczki, monety. Jest, ja obstawiam złoto Weimaru. A nie, polski Z. 50 groszy. 1978. Śmieszne, bo to była łuska przed chwilą na górze. Czas na króciutkie podsumowanie tych kilku godzin, które tutaj spędziłem na polu. Klamerka, parę moniaków, 50 feningów, 50 groszy, 50 groszy współczesne, złotówka PRL, 10 złotych z Kopernikiem, jakaś zawieszka, 2 feningi, to jest stary, fajny pieniążek, to jest taki ładniejszy mój, znaczy starszy. 2 złote też PRL i te dwa takie zajazdy wielkościowo te same, więc może to być 20 groszy czy coś takiego z PRL-u. No i to jest chyba broń, wygląda to na jakąś zapinkę aluminiowe. Dlatego dwa guziki, ten papiak to mnie tak kręcił w monetę. Dziękuję za oglądanie. Nara.